Witam Was, docent polski mini-browary.pl. Kolejna odsłona starcia weteranów 2020, czyli sprawdzamy znane i lubiane piwa w formie, jaką prezentują w obecnym 2020 roku. A zatem dzisiaj na tapecie Pils i kooperacja Pinta i browaru Pinta i browaru Łańcut. Z tego co kojarzę, pierwotnie Kryształ był ważony w Łańcucie, potem po pretensjach Perły do nazwy zmieniono nazwę na symboliczne K, ale z tego co mi wiadomo, chyba cały czas jest ważone w Łańcucie, sprawdźmy to. Uważane i rozlane przez browar Łańcut, jak najbardziej. To piwo miało swoją premierę zaraz przed Wrocławskim Festiwalem Dobrego Piwa w maju 2018 roku. No i cały czas jest dostępne. Także przeszło dwa lata na rynku, a jego konkurentem jest starszy brat, czyli browar trzech kumpli, Pils, ważony od lutego 2017 roku, czyli przeszło 3 lata. No i tutaj trochę nietypowa sprawa, ponieważ o ile Kryształ to 12,5, 5,2 alko klasyczne dla pełnego, jasnego piwa parametry, tak więc w przypadku Pilsa od trzech kumpli to jest 10,5, 4,4, więc no 10,5 to taka czeska desitka, no ale 4,4 to alkohol klasyczny dla Prazdroja. Pilsneński Prazdroj, Pilsner Urquell, który ma 12. Więc taka troszkę pomieszanie z poplątaniem. Nie ten ekstrakt, nie ten alkohol, no taka polska specyfika. Ktoś mógłby powiedzieć, docent, ale właściwie tego Pilsa od trzech kumpli to powinieneś sprawdzić z pierwszą pomocą od Pinty, a nie z Kryształem od Pinty i Łańcuta. No może trochę tak, może rzeczywiście pierwsza pomoc jako w ogóle jedno z najstarszych piw na polskim rynku w ogóle, a dziesiątka na pewno najstarsza, ale kurczę, no słuchajcie, no to nie jest żadne panelowanie sędziowskie, żadne konkurowanie, po prostu zabawa u docenta, oczywiście w ślepym teście i jak oglądaliście może ostatni odcinek starcia weteranów w stylu New England IPA między Piwnym Podziemiem a trzema kumplami właśnie, to werdykt mocno mnie zdziwił, ale na tym właśnie polega ślepy test. Czy będzie tak też i tym razem? Przekonamy się. Za chwilę Marlena rozlewa. Zapraszamy. Cześć, witajcie. Więc kolejny test, kolejny ślepy test. Tak naprawdę Michał znowu będzie sprawdzał, jak piwa wyglądają względem siebie. Tym razem browar Łańcut i browar trzech kumpli. Więc rozlejemy, sprawdzimy, czy Michał sobie poradzi. Różnie to bywa z tym, ale zobaczymy, jak oceni ten smak. I tak, zrobimy w ten sposób, żebyście też wiedzieli, co gdzie jest, to tutaj z tym oznaczeniem nalejemy. Tutaj jest browar Łańcut. Okej, myślę, że to jest dobra ilość, żeby wyczuć fajnie aromat. Trzech kumpli tutaj nalejemy. Fajnie się prezentuje. Może sobie popiję trochę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor, to moim zdaniem ta jest chyba troszeczkę bardziej taka krystaliczna, a ta jest troszeczkę mętna. Fajny. Dobra, zostawiam Was z Michałem. Michał zaraz przyjdzie. No i miłego oglądania. Trzymajcie się. Dwa piwa pięknie się do mnie uśmiechają. No nie jestem pod wrażeniem piany. Nie wiem, czy zbyt długi czas upływa między nalaniem przez Marlenę, a zanim ja dojdę przez kilka metrów z zamkniętego, hermetycznie uszczelnionego pokoju, żebym nic nie słyszał, w jakie szkło ono nalała. No piana jest szczątkowa, naprawdę szczątkowa, średnie bąble, no wygląda to słabo. Jestem naprawdę zażenowany,
Bo jednak, no kurczę, to jest czołówka polskich pilsów i co? Taka piana na pilsie, która nie potrafi się utrzymać co najmniej kilka minut? A naprawdę między nalaniem przez Marlena a przyjściem tutaj to nie upływa więcej niż 2 minuty. No dobra, ponarzekałem odnośnie barwy. Trochę się pokale już oszroniły, więc rozumiem, że tak, tutaj pełny klar, jasne złoto, tutaj również pełny klar, jasne złoto, więc w wyglądzie remis. Tak samo marna piana i tak samo wzorcowa klarowność i jasno złota barwa. Jeszcze sobie tutaj przetrę. Tak, tutaj za dużych różnic nie ma. Więc słuchajcie, tutaj po wyglądzie nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy przypuszczeń żadnych wysnuć, które jest które. Zatem wąchamy. Najpierw wąchamy czyste, bez plasterka. Bardzo wytrawne. Ta słodowa podbudowa jest gdzieś w tyle. Troszkę akcentów chmielowych i taka wytrawność idąca lekko w alkohol. Że ono jest tak odfermentowane, tak mocno wytrawne, tak mocno odfermentowane, że nawet ociupinę alkoholu czuć. Dobra, zobaczymy jak z drugim. Plasterek numer. Kolor czerwony. A to tym bardziej. To wszystko, co miało to jest tutaj zintensyfikowane. Kurczę, jestem naprawdę zdziwiony, że żadne z tych piw nie wali, nie bucha chmielowym aromatem, co jest grane. Jeszcze zróbmy w ten sposób. Naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że chmielowy aromat jest tak nikły. Kurczę. I to są najlepsze polskie pilsy? Szczerze mówiąc, jestem rozczarowany obydwoma piwami pod względem aromatu. Bardzo nikły chmielowy aromat powinien być naprawdę aromat chmielowy w typie ziołowym. Tutaj chłopaki piszą, że do K zostały użyte odmiany ze Słowenii, Wolfi Kardinal. Trzech kumpli nie pisze o konkretnych rodzajach chmielu, mówi, że to są chmiele niemieckie i czeskie. No ale generalnie ten ziołowy profil z kwiatowymi jakimiś akcentami powinien być wyczuwalny. Tu, może kurczę, za bardzo schłodziłem, ale no bez przesady, no pilsa nie podajemy w 12 stopniach, żeby się aromat otworzył. Tutaj powoli się zaczyna coś dziać pod względem kwiatowym. Ale też tutaj kurczę, słuchajcie, troszeczkę alkoholu jest, więc to odfermentowanie dosyć wysokie. Tutaj jakoś delikatnie też te chmiele, ale jeżeli miałbym decydować o aromacie, tu jest ciekawiej, w czerwonym, w tym niekoniecznie. Za mało chmielu tutaj w aromacie jest. Dobra, w takim razie bierzemy łyka. No nie. Lekka kwaskowość i ona jest w pierwszym odczuciu od razu. Ta kwaskowość, kurczę. Czuć, że piwo jest odfermentowane, chociaż trochę ciała oczywiście zostało. Goryczki za bardzo nie można odczuć, czyli zobaczcie, ani nie ma aromatu chmielowego, ani nie ma goryczki. Jest kwasowość. Ciężka sprawa. Sprawdzam to.
O! No! Znaczy, wiecie, nie trudno mieć dobre wrażenie po tym piwie, bo to piwo, wow, teraz jak fajnie. Pierwsze wrażenie to było właśnie pełnia, które tutaj jako odfermentowane i kwaskowe, to tutaj od razu zagrało pełnią smaku. Wypełniło kubki smakowe. Że nie ma żadnej kwasowości, nie ma jakiejś wodnistości. Była taka fajna pełnia, ale oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś słodowych pilsach, gdzie naprawdę ta podbudowa jest mocna. Ono też jest wytrawne, ale jest bardziej treściwe. No ale potem jak krzyknąłem to wow, to jest, słuchajcie, goryczka. I to jest super sprawa. Ta goryczka jest naprawdę taka, jak ma być. Intensywność 3,5 w skali od 1 do 5. Trochę zostaje na języku. Takie 2-3 sekundy, ale potem znika i od razu chce się wziąć kolejny łyk. Jeszcze wrócę do tego piwa, czy ono naprawdę jest na przegranej pozycji totalnie? Mam wrażenie, że to jest zupełnie inny kaliber. Znaczy, odfermentowanie 10, a 4,4 jest wysokie. No 4,4 dosyć sporo alkoholu jak na ten ekstrakt. Mi się wydaje, że gdyby je pić jako pierwszy w ogóle start wieczoru, to okej, to może jeszcze by się obroniło. Natomiast no, w ciągu tych degustacji, oczywiście przemywam sobie kubki smakowe wodą, robię przerwy, ale no, różnica jest ewidentna i ewidentna na plus dla tego piwa. W smaku jest wszystko jak trzeba. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to ten aromat. Więc jeszcze raz sprawdźmy. No, z aromatem dużo, dużo można w aromacie poprawić, ale tak czy inaczej bardzo fajny pils, jeżeli chodzi o odczucie goryczki. No i Marleny tradycyjnie zapytam, jak teraz nie zgadnę, to w ogóle załamka i nie znam się kompletnie. No bo te piwa... Piwa mi się wydają znane. To uważam, że to jest Kajak, Kryształ, Pinta i Łańcut. Czerwone. Tak, czerwone to jest Łańcut. No naprawdę, teraz to już jakbym nie zgadł, to by było, było ciężko. No więc wracam do tego, do tej kwestii, czy nie powinienem porównywać właśnie pilsa od trzech kumpli z pierwszą pomocą. Sami możecie sobie zrobić taki test w domu, oczywiście. Dla porządku podaję daty przydatności. Pils 3 maj 2021, natomiast K 31 stycznia 2021. A na marginesie powiem, że dzisiaj startowałem od piwnego podziemia Oh My Pils w typie niemieckim i się zastanawiam, czy to ono w ogóle nie było najlepsze z tej trójki. No ale to jest starcie weteranów. Oh My Pils piwnego podziemia jest nowością, więc przemycam od razu wam informację. Miłośnikom pilsów, widzicie gdzieś Oh My Pilsa, bierzcie, ale też Kajak Kryształ trzyma dobry poziom, przynajmniej w smaku, bo panowie, aromat by się przydało poprawić, natomiast kurczę, no do trzech kumpli. Bardziej nachmielić na aromat, bardziej nachmielić na goryczkę i zlikwidować kwasowość i powinno być dobrze. Dzięki wielkie i dawajcie znać, kogo widzicie w kolejnym starciu weteranów? Na razie.